No jesteśmy na miejscu w Krasiecinie. Władek parkuje przodem w tamtą stronę, żeby mógł wysiąść. No to blisko tego. O, Andrzeja nie ma tutaj. Idziemy. O. O Jezu, cześć, nie poznałam cię! A, cześć. I widzisz, i Andrzej nie może w kościele zaśpiewać, bo tak trochę nie zrobił. Nie można? Ale tam utarza będzie. Tam utarza będziemy śpiewać. Bo nie wypada na to Szulce, ja tam mogę być kobieta, ale co? Ale się długo jechało. My w Warszawie nocowaliśmy, bo byśmy chyba tu jechali, nie wiem ile godzin. Aha. A myśmy wczoraj... No wczoraj przyjechałem, tak. W Niemce. Urodziny byliśmy. O. My z Torunia. Ale w Warszawie przystanek mieli. W Warszawie mieli przystanek. Dziękuję.
Zostawiłem samochodzie. Ale w swoim samochodzie tam zawsze. Zamyślcie się, zamyślcie, idźcie do tyłu, ja do przodu idę, dobrze? Tak, dobrze. Się z brzegu, bo filmuję tam. Wyganiają nas z miejsca na miejsce. Takie kochanie. Co? A gdzie Andrzej? Właśnie nie wiem. Nie był z wami? Nie, no był z nami i on poszedł do hotelu. Nie, on jest pożony, dopiero pojedzie, jest tam z kolegą. Tam na obiedu z kolegą, tak? Tak. Tak jak w Ewangelii trzeba ostatnie miejsce zajmować. No tak. A nie pierwsze. To nie było już miejsca. Nie przejdzie się.
sprawa tego witania księdza profesora Tadeusza Guza, który już jechał do nas i wygłosi kazanie, a w związku z czym pewnie więcej coś do nas powie w czasie kazania. Ale jest taka piękna inicjatywa. Wiemy, że niedawno minęła rocznica 150. objawień na Dużej Wieczwardzie. I powstał taki pomysł, aby zbudować 150 kapliczek ku czci Matki Bożej Wieczwarskiej. I taka jedna z nich powstała w Krysicach. I w związku z tym dzisiaj się spotykamy, modlimy się intencją, aby również to zaproszenie Maryi, które zostało skierowane najpierw do Polaków, potem wiemy, że objawia się Lurd i to przesłanie idzie na cały świat, aby rzeczywiście ona w naszych sercach była tą przewodniczką, która prowadzi nas do Chrystusa, a z Chrystusem osiągniemy wszyscy zbawienie. Dlatego cieszę się obecnością wszystkich szanownych gości. Według honoru i tytułu wszystkich witam serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy. Ksiądz profesor modli się za pana dyrektora Krzysztofa i jego rodzinę oraz wszystkich, którzy są zaangażowani w tą właśnie inicjatywę, wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Ja natomiast polecam Bożemu Miłosierdziu Zmarłych z rodziny Srogi, Katarzynę, Krystynę i Jerzego. Abyśmy z czystym sercem, jak najpiękniej, mogli przeżyć tę ucztę słowa i ucztę eucharystyczną. Prośmy o dar czystych serc. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynieniu i zaniedbaniu.
Chociaż może jeszcze za
człowieka życzliwego odważył się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś pokazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Idźcie i głoście,
bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Gdzie są racje tak wielkiej roli Maryi w
dziejach Polski i całej ludzkości. Królewskość Matki Bożej jest z Boga, objawionego w Panu Jezusie z Nazaretu, jako Król. Zanim naród wybrany otrzymał Króla, wierzył w Boga objawionego jako kogoś absolutnie pierwszego, Stwórcę Wszechświata, który jest wszechmocny i najwyższy. Księga Psalmów zapowiada i uwielbia Pana Boga jako Króla, którego władza rozciąga się po całej ziemi i udziela się wszystkim rządzącym. Stąd wynika prawda, iż wszelka władza pochodzi od Boga, która objawia się w Panu Jezusie jako mesjańska. Czyli Chrystus jest także Królem Zbawicielem i Królem Odkupicielem. A to oznacza, że nasz Pan i Bóg, jak powie Pan Jezus siostrze Faustynie, jest Królem Miłosierdzia. Czyli Jego Królestwo jest Królestwem Miłości, na którą żadne stworzenie, z wyjątkiem Matki Najświętszej Maryi, nie zasłużyło. Ani w sensie stworzenia, czyli powołania do bytu, ani w sensie zbawienia i odkupienia, czyli wydoskonalenia naszego życia i całego istnienia. Dosłownie nie mamy takiej zasługi, abyśmy mogli istnieć. I nie mamy również zasługi, aby po grzechu i upadku w raju wraz z naszymi prarodzicami Adamem i Ewą otrzymać zbawczą i odkupieńczą miłość nieskończonego miłosierdzia Boga. Pan Bóg jako Król objawia się w Nowym Testamencie jako pełen miłości lekarz, leczący wszelkie choroby i wszystkie słabości ludzkie. Jako pełen miłości Bóg i człowiek do ubogich i odrzuconych, a także do grzeszników, których swoją przenajświętszą krwią wykąpie na drodze krzyżowej na Golgotę, miejsce Jego śmierci ciała na 3 dni. Jednak Pismo Święte jednoznacznie nazywa Pana Boga również jako najwyższego sędziego, który każdego anioła i człowieka skrupulatnie rozsądza z jego postawy moralnej. Nowy Testament wielokrotnie mówi o Chrystusie Królu, ale rzecz zdumiewająca, najczęściej w kontekście Jego pasji, Jego męki, rzeczywistości krzyża. I to pewnie dlatego, ażebyśmy wszyscy zrozumieli, że królować to znaczy miłować. Miłować. I jeszcze raz miłować. Sam Pan Jezus powiedział o sobie, że jest Królem, że na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Wprawdzie Chrystus zapewnia, iż Jego Królestwo przyszło na ten świat, ale jako Syn Boży zaświadcza, że ono ani nie pochodzi z tego świata. Bo wtedy świat byłby racją Pana Boga, co jest absurdem. Ani nie ogranicza się wyłącznie tylko do tego świata, lecz po dniu ostatecznym będzie w niebie, a nie na ziemi. Bo ta ziemia przeminie wraz ze wszystkimi czasowymi królestwami, a nadejdzie wiekuiste Królestwo Boże. Większość starożytnych Greków z czasów Jezusa nie zrozumieli istoty Chrystusowego Królestwa, a byli najlepiej wykształconymi ze wszystkich narodów ziemi.
Ponieważ Chrystusowe Królestwo stanowi miłość miłosierna w samym rdzeniu. A Grecy nie zrozumieli tego, ponieważ stawiali na mądrość. To była wielka sprawa w ówczesnej historii ducha, ale niewystarczająca, żeby pojąć istotę Bożego Królestwa. A miłość starożytni Grecy traktowali jako niesłabość, niegodną Boga i niegodną człowieka. Większość starożytnych Rzymian z czasów Mesjasza Pana nie przyjęli Chrystusa jako króla, bo w rozumieniu władzy stawiali na prawo, którego celem jest wprawdzie sprawiedliwość, ale już na pewno nie miłość. Bo Rzymianin, który by stawiał na miłość, okazałby się ostatecznie niegodnym cesarstwa rzymskiego. I tym samym Rzymianie podzielili dramat wielu Greków. W najlepszym położeniu duchowym byli w czasach Pana Jezusa Żydzi, jako naród wybrany, którzy mieli wielowiekowe dziedzictwo z prawdziwym Panem Bogiem objawienia Starego Testamentu. Ale zagubili się też istotnie. Ponieważ oczekiwali od Mesjasza Pańskiego otrzymania władzy nad całą ludzkością i całym światem w sensie tej ziemi i pod tym materialnym niebem. Zamiast jak Maryja odczytać literę i ducha Starego Testamentu i postawić na dziecię Jezus jako Króla Niebieskiego, który prowadzi nas poprzez Ewangelię, sakramenty święte i Kościół Chrystusowy, czyli poprzez Jego miłosierną miłość i czyny tejże miłości do Królestwa nie z tego świata, lecz Królestwa nowej ziemi i nowego nieba, czyli do Królestwa w domu Boga Ojca w wieczności. Święty Paweł Apostoł zapowie koniec świata, czyli koniec każdej ludzkiej władzy. I Chrystus przekaże władzę Bogu Ojcu, aby wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym współkrólować wieczną. I kochani, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli tych treści nie zrozumielibyśmy, to mówienie o Królowej nieba i ziemi, Królowej świata, miłosierdzia, Polski, Maryi, byłoby istną chimerą. Tytuł Matki Bożej jako najgłębsza racja dla Maryi jako Królowej. Tytuł Niepokalanej Matki Najświętszej Maryi jako Królowej wynika z logiki naszej katolickiej i apostolskiej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, który jest nie tylko Synem Człowieczym, ale i odwiecznym Synem Bożym. I dlatego Maryja otrzymała na Soborze w Efezie w 431 roku tytuł Matki Bożej, skoro uczestniczy ona święcie i aktywnie w Bożym dziele zbawienia człowieka poprzez poczęcie w jej niepokalanym sercu ciała Syna Najwyższego Pana i Boga. A zatem, jeżeli Pan Jezus jest prawdziwie Emmanuelem, czyli Bogiem znanym, Bogiem, który jest naszym najwyższym władcą, czyli Królem, to Matce Najświętszej przysługuje tytuł Królowej. Dzisiaj potrzeba nam nowego i
pogłębionego namysłu nad Panem Bogiem jako naszym najwyższym Panem w Polsce i całej rodzinie ludzkiej, ponieważ różne ideologie świata systemowo i bez najmniejszych oznak litości detronizują odwiecznego Boga jako Króla. Stąd naszą mądrością w katolickiej Polsce powinna być indywidualna i ogólnonarodowa intronizacja, czyli uznanie i przyjęcie w naszych sercach i duszach Polek i Polaków, wszystkich stanowiących naszą społeczność, Pana Jezusa za Króla Najwyższego, do którego wszelka władza w Polsce, w sensie kościelnym, państwowym, samorządowym, czy każdym innym faktycznie przynależy. A Matka Najświętsza jako Królowa jest w tym uznaniu boskiej władzy wzorem, nauczycielką i zarazem matką i naszego narodu, i wszystkich dzieci Bożych. Uczmy się od Maryi, jak uwielbić boskiego Króla, jak słuchać Jego woli, jak kierować się Jego boskimi przykazaniami i całą Bożą nauką. Bez tego nie będziemy światli, bez tego nie będziemy mądrzy, roztropni, gospodarni. Po prostu bez tego nie będziemy istnieć ani jako ludzie, ani jako naród, ani jako cywilizowane państwo. Bez uznania władzy Bożej wszelki byt na tej ziemi się rozpada. Począwszy od samego człowieka, a skończywszy na państwach narodowych, czego jesteśmy świadkami w Europie i na świecie. I dlatego diabelskiego procesu niszczenia na przykład państw narodowych nie będzie żadnego hamulca, bo nie istnieje taki. Tak długo, jak długo my nie uznamy, że Chrystus jest w imieniu Ojca w niebie i wraz z Duchem Świętym naszym Królem i Panem. I co się dzieje w historii Polski? Przychodzi rok 1877. Matka Boża objawia się jako Królowa Polski w Gieczwałdzie. Podkreślam, wszystkie objawienia, 160 w liczbie, we wszystkich Matka Najświętsza ukazuje się jako Królowa na tronie. Czasami z dziecięciem Jezus przy jej sercu, a najczęściej sama. I naucza nasz polski naród i cały Kościół. Odmawiajcie codziennie różaniec. Pierwsze słowo. I 160 objawienie. Odmawiajcie gorliwie różaniec. Bo czym jest różaniec w aspekcie rozumienia władzy? Najkrótszą formą uznania Boga za Króla. Nikt ze świętych nie podarował nam tak krótkiej formuły intronizacji, jak Matka Najświętsza, jak mówi tradycja, świętemu Dominikowi. I
poprzez Jego całej rodzinie ludzkiej, wszystkim dzieciom Bożym. Dlatego, kochani, trzeba nam stawiać na intronizację, to znaczy na różaniec. Bo tylko gdybyśmy bezrozumnie odprawiali różaniec, to byśmy nie wiedzieli, że w aspekcie władzy chodzi o to, że za różaniec chwyta tylko ten, kto uprzednio dokona aktu intronizacji Chrystusa na króla. Czyli przyjmie go za swojego matce. Tylko ten modli się na różańcu właściwie. Matka Najświętsza jako królowa jest matką Zbawiciela i matką miłosierdzia. Bo narodziła tego, który objawił nam miłosierdzie Boga Ojca. To jest Chrystusa Pana. Bycie matką nie jest jakimś punktowym wydarzeniem poczęcia ciała Syna Bożego. Jego narodzin czy wykarmienia. Lecz to jest od momentu niepokalanego poczęcia stała misja Maryi w czasie i w wieczności Królestwa Niebieskiego. Jaka misja macierzyńska? Żeby doprowadzić dziecko do króla i do boskiego. Macierzyństwo Maryi jest zatem wprzęgnięte naturalnie zgodnie z umysłem i wolną wolą Matki Bożej w tę wieczną troskę Pana Boga o nasze zbawienie. To jest ten głęboki rys Królewskości Maryi względem nas w Polsce i w całej rodzinie ludzkiej. Abyśmy byli i tu na ziemi, i tam w niebie szczęśliwi, spełnieni i błogosławieni. Czyli krótko mówiąc, zbawieni i odkupieni. Kto zatem uwielbia Boga Zbawiciela, ten chce także swojego własnego wiekuistego zbawienia. Kto tego nie czyni, albo sytuuje swoją pozycję bytową jako protestanta Boga, jako nieprzyjaciela boskiego, to skazuje siebie z całą pewnością wiary na wiekuiste potępienie, czyli nieszczęście bez granic. Podobnie jest z kultem Matki Bożej jako królowej. Kto ją czci, ten pracuje dla swojego zbawienia. Kto odmawia królowej miłosierdzia stosownej czci, ten skazuje siebie sam, bez współpracy z szatanem, na diabelskie nieszczęście i diabelskie potępienie. Tak wyraźnie przejawy satanizacji życia wielu ludzi, państw, fabryk, sieci handlowych, partii politycznych, społeczności i państw są tego dowodem. Wiedząc o tych ramach czasowych, które są przewidziane na naszą uroczystość tutaj, w tej przecudownej świątyni, której odnowienia waszej parafii, waszym drogim przezacnym kapłanom z całego serca wszyscy tutaj jako goście wasi gratulujemy i życzymy, żebyście ten pietyzm
i pobożnościowy, religijny, moralny, ale także pietyzm w sztuce, architekturze w dalszym ciągu, wzorem książęcej rodziny Sobierów kontynuowali i zapewniamy Was też o naszej modlitwie, ale pozwólcie, że na koniec pozwolę sobie może nieco dłuższe fragmenty przytoczyć tak z Ducha Bożego, to odczytuję, żebyśmy je sobie wspólnie podczas mszy świętej rozważyli. I to zapisane po objawieniach w Wieczwałdzie przez wielkiego plaga, heroicznego syna polskiego narodu i niezwykle gorliwego sługę Bożego, dzisiaj już błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który zapisał między innymi takie słowa i je pragnę razem z Wami w tej uroczystej chwili rozważyć i nimi nasze tę część rozważania zakończyć. Ocknij się, ziemio polska, doliną łez i cierpień, kraju pokuty i doświadczeń, starodawne królestwo Przenajświętszej Matki Zbawiciela. A oglądaj te cuda, które ona miłosierna Twoja Królowa, zapomniana od Ciebie, lecz nie zapomniana o Tobie, na krańcach dawnych granic Twoich lub Twojej pociesze ukazała. I kontynuuje ten wielki kapucynę refleksję w Duchu Bożym nad statusem Polski w relacji do Boga i Maryi. Obudź się, ludu lechicki, bogobojny i religijny, narodzie rdzennie katolicki. Byłeś niegdyś dzielnym zapaśnikiem i bohaterskim rycerzem. Dziś musisz być pokutnikiem wielkim. Byłeś niegdyś przedmówcą chrześcijaństwa, o które na próżno szczerbiły się miecze pogańskie. Dziś masz być przedmurzem Jego duchowym, o które ma się odbić zarówno prześladowanie otwartych nieprzyjaciół Kościoła, jak obojętność i niedowiarstwo i zwątpienie oziębłych i niewiernych synów Jego. Obejmij okiem umysłu Twego wszystkie poćwiartowane części dawnego ziemskiego dziedzictwa Twego. Niedawno jeszcze uważałeś się, jakby już nie żyjący, jakby już nie lud. A teraz na słowo Maryi poznałeś się jako jeden lud. I oto wielka nowina ojca Honorata. Słuchajcie, bracia ze krwi i języka, z ducha i wiary, bracia w Bogu wspólnym Ojcu i w Maryi wspólnej Matce, bo wam zwiastuję radosną nowinę, bo wam opowiadam wesele wielkie, jakie się stało waszemu ludowi naszemu, bo oto przychodzi do was wasza Matka i wasza Królowa. I za to, że ją dzisiaj także, tak jak w pokoleniach waszych ojców i praojców, na tej przeuroczej ziemi podkarpackiej
z taką miłością i z takim pietyzmem serc i dusz i waszego jestestwa przyjmujecie. W tej figurze wykonanej przez naszego przyjaciela, wielkiego artystę Jerzego Dudy. I przyjętego i wznoszonego w tej kapliczce u Państwa Tytko. Z całego serca wam tego aktu ponownego, głębszego, cudowniejszego przyjęcia Matki Bożej Królowej gratuluję. Bo w tym akcie wyraża się wasza wielka mądrość, że jesteście z rodu Boga i Królowej Nieba i Ziemi i Królowej Polski Maryi. I jesteście przeznaczeni dla rodu Boga, dzieci Bożych w Jego odwiecznym Królestwie Nieba. I tego wszystkiego wam gratuluję. I życzę, żebyście status królewskich dzieci Bożych i Matki Bożej jako Królowej nie tylko w całym swoim ziemskim życiu i w naszej ojczyźnie Polsce zachowali, lecz żeby łaska Boża dopomogła wam wszystkim i całemu naszemu polskiemu narodowi wraz z polonią ocalić tę największą, najzaszczytniejszą godność dzieci królewskich, bożych i maryjnych na wieki. Wyznajmy duszę świętego. Wierzymy w Jezusa, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy działamy i niewidzialny, imiennego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, odkąd już żyłem, został męczony i pożywany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, teraz najmiarlisko, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powrótnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga bogatego w miłosierdzie, pochylającego się z troską nad każdym człowiekiem, skierujmy z ufnością nasze modlitwy. Ojcze miłosierny, Twój Syn przekazał apostołom i ich następcom władzę odpuszczania grzechów. Mocą Ducha Świętego odmów w pasterzach Kościoła, gorliwość w pełnieniu posługi sakramentu pokuty i pojednania i pomóż skruszonym grzesznikom zwrócić się z ufnością do Trybunału Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Ojcze nieskończenie dobry, Ty jesteś nadzieją świata i tylko w Tobie ludzkość może zasnąć pokoju. Obdarz duchem mądrości rządzących narodami, aby unikali wojen i konfliktów oraz wytrwale dążyli do zgody i współpracy. Ciebie prosimy. Ojcze najlepszy, Ty dajesz Kościołowi świętych i błogosławionych.
Ojcze Wszechmogący, obdarz życie wiecznym zmarłych, szczególnie zmarłych z naszej parafii oraz Katarzyny, Krystyny i Jerzego. Ciebie prosimy. Ojcze pełen dobroci i miłosierdzia, Twój Syn gromadził w każdą niedzielę przez Twoje słowa i chleba. Spraw, aby ten święty dzień był przez nas zawsze przeżywany jako radosny i pełny miłości spotkanie z Tobą w jedności Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Wszechmogący miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twojego miłosierdzia przemieni nasze życie.
Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Zmarłej książęcej rodziny kardynała Sapiehy,
oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Oh,
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwileczkę, posłuchajmy ogłoszeń. Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Trwa miesiąc czerwiec, miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Świętego Serca Pana Jezusa przez udział w nabożeństwach czerwcowych. Kończymy relację. Dzisiaj zostały ogłoszenia. Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o 16.45 w tygodniu po przyświętej wieczornej około godziny 18. W środę nowenna do usłyszenia. W takim razie do zobaczenia.